No i dzień dobry moi mili, twoi też? Moi kochani. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo mam nadzieję, że zaczniemy nową miniserię dziwnych rosołów. Jestem pewien, że to co się tutaj odwali, no to jeszcze nikt nie robił. Sztabuś, opowiedz, co my mamy w tych garach? W każdym garnku przygotowujemy typowy zestaw rosołowy, czyli mamy kurczaczka. No, to czekaj, no. Mamy marchewkę. Mamy seler, mamy korzeń pietruszki, mamy kawałek pora, całą cebulę oraz drób, czyli kurczaczka. Tutaj mamy dwie pałki i skrzydełko. Dorzucamy piramidki smaku, ponieważ no, mają one prawie wszystko. Ja już wam mówię co jest, żebyście wiedzieli, że ten rosołek będzie miał. Jest tu cebula, ziele angielskie, liść laurowy, lubczyk, pieprz czarny, czyli do każdego czegoś dorzucimy takie coś i... Żeby rosół był prawdziwy. Prawdziwy polski, żeby nikt nam nie zarzucił aromatu. I zaraz ci powiem, że prawdziwy polski to jest jak wygotowujesz kurę przez 2 dni. Robimy aromatyczny, czyli do każdego 2 kostki rosołowe. I teraz o co chodzi? W każdym z tych garków, jak już tutaj widzicie, Goli, masz to? Jest taki zestaw jeszcze bez przypraw. I do każdego takiego zestawu dolewamy 2 litry dziwnych płynów. Tak, napojów. Na wszystko, byleby nie woda. I co najważniejsze, ten rosół będzie robiony tak jak kulinarni kaskaderzy, to znaczy nie będziemy wrzucać mięsa, później go odszumowywać, dopiero później warzyw, a na końcu, wiecie, przyprawy, tylko po prostu wrzucimy wszystko, zostawimy na 3 godzinki, zrobisz sobie pyrkało, na koniec odscedzimy, spróbujemy naszego rosołku, no mięska, warzyw, ty, ale będzie jedzenia, człowieku. No nie, no musisz spróbować mięso, musisz spróbować każde warzywo, no to tu dziubniesz, tu dziubniesz i po jednej torebce, raz, dwa. Ja tutaj już rzucę. I po 2 kostki rosołowe. No i tak jak mówiłem wcześniej, tak rosołów w domu nie robimy, ale my jesteśmy kaskaderzy i my nie mamy czasu na pierdoły, prawda, Sztabuś? Nie, tu też wszystko naraz. I tak to się gotuje w jednym garze. Jeszcze o kurde, nie opaliliśmy cebuli. Opalamy czy walimy? O, ty, uważaj na GoPro u góry. O, ale się szybko opala. O kurde! Torebka się skurczyła. O nie, nie pal torebek. A, już są kostki rosołowe, dobra. Przypalę cię całym sercem. Po to są te rączki w garnkach. A widzisz, 5 sposobów na bawi i uczy. Ja opalam cebulę. Ja opalam. My też. Bez opalonej cebuli nie ma rosołu w moim domu. Nie wpuszczam w ogóle. Panie Sebastianie, 2 litry jakiego trunku powędruje do twojego garnuszka? Ja troszkę nie zrozumiałem zasad, bo miało być bez wody, a kupiłem wodę. Tonikową! Wodę tonikową, czyli mamy tutaj tonik do ginu, a ten będzie do rosołu. Ja poleciałem trochę tak, żebyś powiedział, że jadłeś zupę i nie wiedziałeś, czy ona była polska czy orientalna. Kaktus! Więc ja mam sok kaktusowy. Ale nie. Kaktusa to ja naprawdę lubię. Ale co najważniejsze, ten sok kaktusowy to 30%, 35% sok jabłkowy. Uwaga, na drugim miejscu przecier z jabłek. 1%. Czego? Limonki. To gdzie ten kaktus? Następny 1% należy do figi kaktusowej. I nazwali to kaktus. I drugie też kupiłem wodę. No widzę, zajrzałem. Kokosowa! Jezu, jak ja tego nie lubię. Coconut water. Jak ja tego, panie, nie lubię. Nie, bo chodzi o to, że to jest 100% kokosowej wody i to jest niedobre. Dla mnie też. Ja lubię te oszukane takie, co są słodzone po prostu. Kumam. A teraz ci powiem tak. Nawet nie wiedziałem, że to są same jabłka. I podświadomie chyba miałem smaczek na jabłka, coś ci powiem. Tak, ty już nie, o, teraz widzę! Ale gazowane, no żeby z sprawiedliwości stać się zadość. Rosołek na cydrze lubelskim. Schłodzone, bardzo dobre, klasyczny, jest na etykiecie duży napis. Do rosołu. To było inaczej, ty po prostu pomyślałeś sobie, kurde, może jakiś alkohol wezmę, woda nie, za mocno coś. Tak, tak. Coś delikatnego, o cydr, jest troszkę alkoholu, biorę! Ale teraz tak, czy my nalewamy po kolei, czy każdy sobie rzepkę skrobię? Każdy sobie rzepkę skrobi. Ło! Patrz, Taba, nie, poczekaj. Zanim sobie skrobisz rzepkę. Jaki zielony ładny. To już zielony. Jest. O nie, to jest zgniły rosół, człowieku. Patrz na to. Zgniły rosół. No widzisz to? Nie, czy nasza górna kamera łapie takie smaczki? Wygląda jak galaretka. Ale tutaj idzie piana. O, ja cię kręcę. Cydr. Yeah. Ciekawe, jak ten kurczak się nagazuje. Po raz pierwszy będę siedział przy pięknym zapachu w czasie gotowania. Ty no, wali z klopa.
Ale smród! Straszne! Wiedziałem, że ścisnę za mocno. Dlatego właśnie jesteśmy kulinarnymi kaskaderami. Dobra. To co, zamykamy? No i dobra, słuchajcie, na małym ogieńku ustawić trójeczkę na jeden i drugi sprzęt. I umowa, zostawiamy to na 3 godzinki. To wystarczy, żeby smaki z tego wyszły. Zobaczycie, jak tutaj się będzie gotować, tak? Potem zobaczycie, jak to odcedzamy, wszystko próbujemy. Ale najważniejsze, ustalamy jedną rzecz. Próbujemy wszystkiego, z każdej próbujemy każdego warzywka i każdego mięska. O nie, za dużo żarcia będzie. No ale ukroisz sobie taką cebulkę. Dobra. A najważniejsze jest rosół. Rosół i mięsko, walić marchewkę. Kogo obchodzi marchewka? No ja spróbuję. Okej, nie mam argumentów. Cięcie i zaraz wracamy z rosołami. Słuchajcie, po pierwsze, lecimy chyba po kolei, nie? O, Sebastianie. Zielony jest niezachęcający, jeżeli wiesz, że to jest rosół. Po pierwsze, no ten tłuszcz i słodzizna. Ale ciągle pachnie jak kaktusem. Tak. No, to jest tak mocny zapach, który zwycięży. Ale kaktus z kostkami rosołowymi i tymi rzeczami jest dla mnie... No warzywny, warzywny. Ale słodko, kwaśny, słony. Ale tutaj naprawdę wyczuwa się i słodkość, i tą słoność, ale te smaki non-stop ze sobą walczą, na zasadzie, że nie wiesz, na którym się skupić. Organizm i kubki smakowe nie wiedzą, na którym się skupić. O Jezu! Nie wypiłbym całości. A ty dobrze powiedziałeś. To jest słodkie i słone. To jest kwaśne, tłuste, warzywne. Ale na szczęście tłuszczu tutaj najmniej czuć. To jest jak ktoś lubi jakieś turbo wietnamsko-afrykańskie zupy. Tak, jakbyś to dostał w restauracji i by ci powiedzieli, że to jest z Azerbejdżanu, Tajwanu, Wietnam czy Hongkong, to byś powiedział, kurde, dziwny smak, ale no ciekawi ludzie. Masz rację, że ja bym uwierzył. To jest dobre, ale dla określonej i specyficznej grupy ludzi. Specyficznej. Jak się cieszę, że jestem normalny. Spróbujmy mięsa. No ten kurczak się zrobił suchy. Nie, ale rosołek dla mnie jest zdecydowanie lepszy niż mięso. A wiecie, że ja kocham mięso. Nie, nie próbujemy warzyw, bo nie będziemy mogli tego oceniać. No, tylko kawałek. No dobra, no mówiłeś, no. Też źle. Ale marchewka może być dobra, marchewka jest słodka. Pietruszka lepsza niż rosół. Tylko rosół dla mnie. Dobra, czyli co? Numer dwa. Rosół gotowany na cydrze. Ale to brzmi tak celtycko, ale trochę, może nie? Może być fajnie, bo alkohol wiadomo się wygotował, tak? Więc nie będzie czuć alkoholu. Cydr jest też taki fajny, słodki, orzeźwiający. O, powiem ci, że pachnie starym, starą frytkownicą. Źle umytą. Ale gorący! Ale na razie... Ale jakim cudem jest tak gorący? Tak, to było chłodne, a ten jest gorący. W tym samym czasie jest ściągnięte. No i tu... Ale tu mi nie smakuje. No i tu już bym powiedział, że mi smakuje. Nie. Ten smak jest świeży i przede wszystkim jest jeden. Przed chwilą powiedziałeś, że to pachnie jak stary olej ze starej frytkownicy. Tak, a smakuje świeżo i tak no może być. Nie. I to jest jedna walka mózgu z kubkami smakowymi. Ale tu nie ma słodkiego, słonego, kwaśnego i mdłego, tylko tu jest taki kwaskowość, ale tak, nie kwaśność. Ale za dużo jest tej kwaskowości, nie mogę się do tego przekonać. Zobaczymy, jak będzie z mięsem. Dla mnie to odpada, dla mnie po prostu to odpada. Zdecydowanie wolę wersję kaktusową, zieloną. Tego bym nie chciał w żadnej tajskiej restauracji, żadnej chińskiej. A dla mnie to jest świeża zupa. Aczkolwiek, muszę to powiedzieć, normalny rosół jest smaczniejszy, ale rozwala się. No jest lepsze niż z kaktusa. Nie ma szału. Takie, że je jesz, odchodzisz od stołu, zajmujesz się swoimi rzeczami i za 2 godziny nie pamiętasz co jesz. O kurde, panie. Panie, próbuj pietruszkę. No, takiej pietruszki, kochani, to nie jedliście. I czy by wam dziewczyna podała, mamusia, babunia, czy pan kelner w restauracji, by się powiedzieli, o szacunkiem. Szacunkę. Pietruszka zrobiła, ma lekką słodkość, a od góry kwaskowatość.
Tutaj mamy, proszę Państwa, tak, dobrze widzę. Woda kokosowa, 100% kokosowa. O, jest, widzę. Dobra, tyle nie wypiję, już to wiem. Ale to może być smak raju. O, rosół. Smak raju. 100% rosół. Ty, rzeczywiście pachnie rosół normalnym rosołem. O, fu, jak ja nienawidzę tego połączenia. Czekaj. Czekaj! Ty masz inny smak niż ja, sztaba. Nienawidzę połączenia słodkiego z mięsem i tak dalej. Ale nie, nie, nie. Kaktus to było połączenie słodkiego z tym wszystkim rzeczami. A to nie jest słodkie, to jest takie posmakowo rajskie. Jakie rajskie? Reklam się, żeś pana oglądał. To jest słodko-błotne. Tak. Grubo idzie. To smakuje dla mnie jak słodzona woda z kałuży. Fu! Nienawidzę. Nie jest takie złe. Kaktus lepszy, ale to daje radę. O Jezu, jeszcze mięso. Kokosowe mięso. It's kokos time. To może być ciekawe. O, twarde mięso. Kurde, ale ten jest najlepszy. Ten jest najlepszym kurczakiem ze wszystkich kurczaków, które mieliśmy. Ten jest najlepszy, ale dlatego, że jest kurczakowy szef. On nie ma aromatu kokosowego. Nie no, takiego kurczaczka nie wstyd podać. No, ale zresztą widzicie, no to co często mówimy, jak to szybko znika akurat ten kurczak. O kurde. Jakaś słodka pietruszka. Ale nadal pietruszka z cydru wygrywa. Dalej jest zdecydowanie lepsza. Marchewka po prostu jest sobie marchewką. A marchewka nic, teraz to olejemy. Tonik. Tonik. To będzie straszne. To, może... to będzie, o Boże! O kurde, powiem ci, kuchnią, taką kuchnią z połem. No, ale nie rosołem. Nie. Kuchnią z połem, ale nie rosołem. Tak, tak nie pachnie rosół na kuchni tej takiej taniej. Tak pachnie podłoga. Na którym się ten rosół wylał. Tak, to jest taki zapach, no nie wyżycie. Posmak jest przerażający, ta chinina... Szczerze? Wgryza się po prostu w język. Szczerze? Idę o zakład, że zawołamy tu chłopaków i powiedzą, że piją whisky albo jakiś alkohol. Że wygotował się alkohol. Człowieku, jest tak gorzkie... Ale nie czuć ani rosołu, ani mięsa, ani tłuszczu, ani soli, nic. Po prostu gorzkość chininy. Normalnie jakby ci diabeł napluł do gardła. No serio, nie? No to co? Kto to kto? Krzychu robi najlepsze miny. Krzysiu! Obecny? Rosół. Pyszny. Znaczy uwielbiam rosół. No to, to jesteś kanserem rosołu. Tak, wszystko, ale z miodem. Wszystko... A, i to jest trik. Krzychu ma rosół i dodaje do niego łyżkę miodu. Spróbujcie. Spróbujcie. No. Tylko nie tak, bo to nie ma smaku, żeby coś się rozlało. O. Ojej. Gorzki. Co, za mało miodu? Strasznie gorzki, nie? Gorzki grejpfrutowy? Ty! Pasowałby, ja pierdolę! Że ja nie będę to jest smak grejpfrutowy! Nie, że to jest rosół grejpfrutowy! No tak! Stary grejpfrut! No, ale początek był mega słodki, tak. Fajny, a później ta gorycz. Początek słodki i wchodzi idealny grejpfrut. Bądź blisko, tonik. Tonik. O! No dobra. Tonik. W takiej formie. Ale jak lubisz rosół z miodem, to pokochasz rosół z tym. To tu mieliśmy grejpfrut, to tu będzie kiwi. O, tutaj mi jak frugo pachnie. No dobra. Jest! 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 Nie jestem sam! Bardzo dobre. No słodkie, słodkie, bardzo słodkie. A ocenia gościu, co je rosół z miodem, człowieku. No właśnie dlatego. A zaraz się okaże, że ty nie dajecie nutelli do pomidorowej? No i co tutaj jest? Właśnie, co to jest to zielone? A to, no frugo, no to trzymajmy się jednej wersji, to jest frugo. Timbar kaktus, przegrałeś, 2-0. 2-0, przegrałeś, na razie jesteś strasznym oceniaczem. Ale to jest, ale to super! O, ten kolor ma taki jaśniutki. A, to ten mi najbardziej smakował. O Jezu! Ja powiedziałem, nie! Tu jest bimber, ewidentnie czuć. Dobrze, czyli masz moje smaki dzisiaj, totalnie moje smaki masz. A tego nie pamiętam. Zapach ma troszeczkę taki dziwny, no ale jak podeszwa? Jak mówiliśmy, to jak... Jak pachnie podeszwa? Podeszwa zachodzi w nozdrza. Muszę powiem, muszę sobie bardzo dobrze. Naprawdę, kurczę, pyszny. No ten jest najbardziej najbliższy rosołu, naturalny. No właśnie o to chodzi, tylko dlatego, że on jest najbliższy rosołu, ale woda kokosowa. A, no to no, to absolutnie nie czuć kokosa, jeżeli... Dziękujemy. Super! Ale szacun dzisiaj, zielony bardzo tak, dzisiaj niestety, no przegrałeś 4-0.
Spróbujmy, to jest... O Boże, to mięso to też będzie wszystko tutaj będzie niedobre z tej chininy. Ale mięso nie poddało się tak jak wszystko. Ale suche. Ale jest coś w nim takiego. Taka delikatna nutka czegoś nie tak. Dobra. O, skubanie. No panie. No panie kolego. Pietruszka jest torpedowa. Czyli pietruszka jest taką osobą, że jak życie daje ci cytryny, to zrób z nich limoniadę. Jeżeli życie daje ci chininę, zrób z niej pietruszkę. Jeżeli życie daje ci chininę, to ty ugotuj mi pietruszkę. Dobra, ja już wszystko wiem. Nic mi nie smakowało dzisiaj. Ale musimy ocenić tak o, kit rosołowy, kit rosołowy. Jedzeniowy. Dobra, kit rosołowy. 3, 4. No to jest kit rosołowy. A tak, bracia. Przepraszam, tego bym nie wypił. To mi nie smakowało, ale bym wypił. No i teraz hit rosołowy? Tak. 3, 4. Ja nie mam. No nie mam nic. Ale wiesz czemu to jest hit? Ponieważ po pierwsze smakuje to jak totalnie orientalne danie z kraju, o którym dwa razy w życiu słyszeliście. Po drugie, kto by pomyślał, że można zrobić rosół na soku z kaktusa i będzie zjadliwy. Ba! Nawet bardzo zjadliwy. Dwie osoby powiedziały, że jest bardzo dobry. Mięsko, może nie, zapamiętałem pietruszkę. Ja też zapamiętam. Tamta się zrobiła wciół słodka, ta po cydrze. Cydrowa najlepsza. Cydrowa pietruszka. Sztos, nie? Cydrowa pietruszka, sztos. Ja niestety jestem nie do końca zadowolony, bo po dzisiejszym odcinku na pewno nie zmienią się żadne moje preferencje kulinarne. Rosół to je panie rosół i rosół rosołem musi pozostać. Słuchajcie, pozdrawiamy was, pozdrawiamy chłopaków, naszych serdecznych przyjaciół z letni, no bo taki temat zupowy, wiecie, pomidorowa z rosołów z wczoraj. A wy upewnijcie się, czy macie rosół na niedzielę i czy macie subskrypcję koniecznie. Na dzisiaj. No i dobra, kochani, piszcie co chcecie oglądać, będziemy testować, pa! Rosoły, dziwny temat, ale temat PlayStation 4 nigdy nie był dziwny. Co trzeba zrobić, żeby w tym miesiącu, czyli w sierpniu, wygrać PlayStation 4? Przede wszystkim udostępnijcie nasz film na swoich social mediach. Facebook, Instagram, co tam po prostu chcecie. Musicie być subskrybentami kanału Pobite Gary, oczywiście subskrypcja razem z dzwoneczkiem, oraz kanału 5 sposobów na też dzwoneczkiem. Subskrybujcie kanał 5 sposobów na Pobite Gary, proste. Udostępnijcie ten film w social media, a w komentarzu napiszcie, co chcielibyście u nas oglądać. 4 kliknięcia, a wieczorami będziecie naparzać. Co? PlayStation Le 4. 4.